Wyrażanie społeczności. Jeśli ze Słowa Bożego już masz za sobą rozważenie głównego aspektu Wieczerzy Pańskiej jako Wieczerzy Pamiątkowej, przypominającej nam i dzięki tej Wieczerzy przypominając sobie symboliczne znaczenie chleba i zawartości kubka jako ciała Chrystusa i Jego krwi, jak widzieliśmy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, to jeżeli już ten etap zrozumienia masz za sobą, możesz przejść do tematu wyrażenia społeczności. Jeśli nie, to znajdź czas, żeby to przestudiować, jeśli chodzi o aspekt Wieczerzy Pańskiej jako Wieczerzy Pamiątkowej. I tutaj jest to ważna ta kolejność. Wyrażenie społeczności istnieje tak. Istnieje jednak jeszcze inny, drugorzędny aspekt wieczerzy, który jest przez wielu przeoczany, który wielu przeocza. Przedstawiony on został w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 16-17 werset. Kubek błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Wersety te przedstawiają nam społeczny akt łamania chleba. Kubek błogosławieństwa, który błogosławimy i chleb, który łamiemy. W rozdziale 11 każdy wierzący postrzegany jest jako osobiście uczestniczący w łamaniu chleba i mający osobistą odpowiedzialność przed swoim Panem, by czynić to w sposób godny. Stąd też wyrażenia typu tak, niech on je, niech on pije i niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Natomiast w 10 rozdziale tego samego listu podkreślony jest aspekt wspólnego uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej jako społecznego aktu wyrażania wspólnoty. Wspominając razem Pana Jezusa Chrystusa, jedząc z tego samego chleba, pijąc z tego samego kubka, wyrażamy społeczność między sobą, nawzajem oraz ze stołem, przy którym zasiadamy. Nie powinniśmy zapominać o tym aspekcie społeczności. Jest to główna myśl w zacytowanym powyżej fragmencie, to znaczy tym fragmencie, który przed chwilką czytaliśmy. Kielich lub kubek błogosławieństwa, tam jest słowo greckie poterion, które może znaczyć po prostu jeden zbiornik na płyn. Więc kubek jest lepszym tłumaczeniem, najlepszym byłby jakiś zbiornik na płyn, na zbiornik błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Nie powinniśmy zatem zapominać o tym aspekcie społeczności. Jest to główna myśl właśnie w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Jest to również powód, dla którego najpierw jest mowa o kubku, jako o tym, że przebłaganie dokonane przez przelaną krew Chrystusa jest podstawą naszej społeczności z Bogiem i z naszymi braćmi oraz siostrami w wierze. Kubek błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej lub społecznością z krwią Chrystusową? Gdy dziękujemy za kielich i pijemy z niego, wyrażamy naszą społeczność z krwią Chrystusa i czyniąc tak, zgodnie z miarą, w jakiej naprawdę uchwycimy się tej prawdy, mamy wgląd w jego myśli, udział w nich i radość z wszelkich błogosławieństw, jakie nabył on dla nas przez swą krew. Dalej apostoł mówi, chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego, ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
Tutaj widać wyraźnie, że oprócz głównego sensu, jakim jest wydanie za nas ciała Chrystusa, chleb ma również inne znaczenie. Uczymy się, że jeden bochenek, z którego jedzą wszyscy uczestnicy wieczerzy, mówi o duchowym ciele Chrystusa na ziemi. Jest to Kościół, który jest ciałem Jego, jak mówi nam list do Efezjan, 1 rozdział 22 do 23 wersetu. Mówi to o niewidocznej jedności duchowego ciała Chrystusa. Jeden chleb, jedno ciało. Jako członkowie tego jednego duchowego ciała, obejmującego wszystkich prawdziwych wierzących, wspólnie uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej w danym miejscowym zborze, dając tym samym wyraz społeczności, jaką mamy między sobą. Jest to społeczność ciała Chrystusowego i praktyczne złożenie świadectwa prawdzie, że my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. W akcie łamania chleba manifestujemy naszą jedność jako członkowie ciała Chrystusa. Wyznaczone przez Pana symbole wieczerzy nie zawierają w sobie najmniejszej myśli o bolesnych rozłamach, ani nie pozostawiają na nią miejsca. Raczej świadczą niezbicie o istniejącej, niezłomnej jedności prawdziwego ciała Chrystusowego, która istnieje nadal mimo licznych podziałów obecnych w obrębie chrześcijańskiego wyznania. Praktyka łamania chleba na kawałki przed rozpoczęciem wieczerzy lub używania opłatków czy oddzielnych kubeczków przeczy zawartej w jednym chlebie myśli o jedności. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział od 16 do 17 wersetu, czytamy o jednym chlebie i jednym kubku. Skoro biblijnym gruntem zgromadzania się jest uznanie jednego i jedynego istniejącego przed Bogiem ciała, na które składają się wszyscy zrodzeni na nowo chrześcijanie, jedynie jeden bochenek chleba odpowiada tej biblijnej myśli o jednym ciele, tak samo ma się sprawa z kubkiem. Błogosławimy kubek, a nie kubki, chociaż zrozumiałym może być przelanie zawartości kubka do kilku w licznych zgromadzeniach wierzących. Kto może brać udział w wieczerzy? Skoro chleb, z którego jedzą uczestnicy Wieczerzy Pańskiej, mówi o jednym ciele wierzących, i skoro spożywanie z tego chleba jest wyrazem jedności, jaka między nimi istnieje, i społeczności, jaką mają między sobą, nie powinno być trudnym udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Kto może brać udział w wieczerzy? Kto może brać udział w wieczerzy? Wieczerza jest dla tych, którzy są znani i rozpoznawalni jako członkowie tego jednego ciała. Jedynie ci, którzy znają Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i szczerze wierzą w Jego przebłagalną śmierć, niezbędną dla ich osobistego zbawienia, mają prawo do bycia przy Jego stole. Wieczerza Pańska jest wyłącznym przywilejem rodziny odkupionych. Jeśli ktoś twierdzi, że jest dzieckiem Bożym, musi udowodnić swoim życiem, że jest nim rzeczywiście. W przeciwnym razie wzbudza poważne wątpliwości co do autentyczności swego wyznania i nie może być traktowany jako członek Bożej rodziny, choć w rzeczywistości może być wierzącym, który ma trudności w podporządkowaniu się Słowu Bożemu, to dopóki tej trudności nie pokona, nie ma dla niego miejsca przy stole pańskim. Wszyscy, którzy są znani jako prawdziwi wierzący, kroczą w odłączeniu od zła i nie stoją pod wyrokiem karności. Mają przywilej brania udziału w wieczerzy pańskiej. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga, mówi list do Rzymian, 15 rozdział, 7 werset. Jeżeli osoby niezbawione lub takie, u których prawdziwość tego, co wyznają, wzbudza wątpliwości, zostają dopuszczone do społeczności przy stole pańskim na równi z prawdziwymi wierzącymi, nie może być mowy o wyrazie prawdziwej jedności i społeczności. Jeżeli uczestniczymy w łamaniu chleba wraz z niewierzącymi, nie możemy powiedzieć razem z apostołem Pawłem:
my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Rozmawiając z chrześcijanami na temat, częstokroć otrzymujemy tego rodzaju odpowiedź. Przyjmuję wieczerzę sam za siebie, inni mnie nie obchodzą. Jeżeli rzeczywiście są tacy, którzy w niej uczestniczą, chociaż nie mają do tego prawa, to jest ich problem. Przecież jedzą i piją swój własny sąd. To nie moja odpowiedzialność. Takie nastawienie świadczy niezbicie o tym, że wierzący taki nie zna, nie rozumie lub lekceważy celowo prawdę zawartą w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian. Pan Jezus Chrystus nie zaprasza nas do swego stołu, by każdy z nas jadł i pił dla siebie. Nie. Każde dziecko Boże zaproszone jest, by przyjść i uczestniczyć w społeczności z innymi wierzącymi i by dzielić z nimi wspólną radość i wspólną odpowiedzialność. Biblia nie zna myśli o otwartej społeczności. Coś takiego jak otwarta społeczność nie istnieje według Słowa Bożego. Słowo Boże, Pismo Święte nie zna myśli o otwartej społeczności. Nie możemy przyzwolić każdemu, kto tylko chce, na uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej. Oznacza to, że kwestia uczestnictwa nie jest sprawą indywidualną. W 5 rozdziale 1 listu do Koryntian apostoł Paweł z całą powagą uświadamia zborowi w Koryncie ich odpowiedzialność, by usunąć kwas, który wkradł się pomiędzy nich oraz by osądzić tych, którzy byli wewnątrz. To jest tych, którzy byli w kręgu ścisłej odpowiedzialności przy stole pańskim. Nakazuje im usunąć złego spośród siebie. Widzimy tutaj, że miejscowy zbór jest odpowiedzialny za utrzymanie świętości przy stole pańskim. Jeżeli mieli usunąć złą osobę spośród siebie, to z pewnością mieli również czuwać, by nie wpuszczono zła do zgromadzenia i nie dano mu miejsca przy stole pańskim. Z 1 listu do Koryntian, 5 rozdział 12 do 13 wersetu, rozpoznajemy, że są tacy, którzy są wewnątrz i tacy oraz tacy, którzy są na zewnątrz. To jest poza kręgiem społeczności przy stole pańskim. Oznacza to, że w zborze muszą być praktykowane zarówno staranna troska, jak i dozór nad tymi, którzy uczestniczą w wieczerzy, jak również klarowne rozeznanie tego, kto jest wewnątrz, a kto na zewnątrz. Jeżeli chcemy zachować świętość przy stole pańskim i dawać wyraz jedności i społeczności podczas łamania chleba, to osobom, które wyrażają życzenie, by uczestniczyć w wieczerzy pańskiej, winniśmy przyjrzeć się bliżej, aby właściwie ocenić autentyczność ich wyznania i praktyczne postępowanie. W Izraelu istnieli odźwierni, którzy czuwali przy bramach i drzwiach domu Bożego, jak mówi nam to pierwsza księga Kronik, 9 rozdział od 17 do 27 wersetu, oraz księga Nehemiasza, 7 rozdział od 1 do 3. Ich obowiązkiem było wpuszczanie do środka tych, którzy mieli wejść, i odmawianie wstępu tym, którzy mieli pozostać na zewnątrz. Tak samo i dzisiaj. Niezbędna jest praca odźwiernych w Kościele Bożym i w lokalnych zborach, aby zachować je przed zanieczyszczeniem, jakie przynoszą z sobą osoby nienawrócone i nieczyste. Nie chodzi w żadnym razie o formalny urząd odźwiernych w zborze, lecz o sprawowanie bogobojnej troski i pieczy co do tych, którzy są wprowadzani do zboru i przyjmowani do świętego przywileju, jakim jest uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej. Czy nie byłoby odpowiednie i zgodne z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym, z Biblią stwierdzenie, że społeczność wierzących przy stole pańskim nie powinna być ani otwarta, ani też zamknięta, lecz po prostu strzeżona. Nie powinno się otwierać drzwi wszystkim, ani zamykać ich przed każdym, kto nie należy w cudzysłowie do nas. Pozwólcie, że posłużę się takim wyrażeniem. Taka wspólnota miałaby charakter sekciarski. Lecz otworzyć je wszystkim, którzy są znani jako wierzący, kroczący w świętości i prawdzie. Takim należy otworzyć. Otworzyć je wszystkim, którzy są znani jako wierzący, kroczący w świętości i prawdzie. Skoro jedynym biblijnym gruntem zgromadzania się jest praktyczne uznanie prawdy o jednym ciele, które symbolizuje właśnie jeden bochenek chleba,
Musimy przyjąć każdego członka tego ciała, który okazał się jako taki i któremu biblijna karność nie zabrania brania udziału w wieczerzy. W przeciwnym razie działamy wbrew zasadom, które wyznajemy, przeczymy gruntowi, na którym się rzekomo zgromadzamy i stajemy się sektą. Także jest tutaj ważna kwestia, że wyrażenia oddane w Biblii Warszawskiej jako w zborze i poza zborem oznaczają dosłownie wewnątrz i zewnątrz. Występują one w Biblii kilkakrotnie i mają rozróżnić tych, którzy rzeczywiście do zboru, kościoła w jego ogólnym znaczeniu należą lub nie należą. W naszych dniach powiększającej się ruiny kościoła, powszechnych rozłamów i mnożącego się zła w chrześcijaństwie, kościelnojaństwie oraz trudniejszym czasie, także coraz trudniejsze staje się praktykowanie tej zasady przy jednoczesnym odłączeniu się od wszelkich niebiblijnych powiązań. W naszych dniach powiększającej się ruiny, powszechnych rozłamów i mnożącego się zła w chrześcijaństwie coraz trudniejszym staje się praktykowanie tej zasady przy jednoczesnym odłączeniu się od wszelkich niebiblijnych powiązań. Niemniej jednak prawda o jednym ciele nadal obowiązuje jako jedyna, zgodnie z którą powinniśmy postępować. Myślę, że kilka zdań napisanych przez Charlesa Henry'ego McIntosha może być pomocnych w tym kontekście. Obchodzenie wieczerzy pańskiej powinno być klarownym wyrazem jedności wszystkich wierzących, a nie tylko jedności jakiejś grupki wierzących zgromadzonych na podstawie pewnych zasad, które odróżniają ją od innych. Gdziekolwiek dochodzi do podkreślenia takiego rozumienia społeczności, które wykracza poza granice najważniejszego fundamentu dla wiary, jakim jest dokonane przez Chrystusa przebłaganie oraz wychodzi poza praktyczne postępowanie w zgodności z tą wiarą, tam stół społeczności staje się stołem sekty. Jego wszelkie roszczenia wobec serc wiernych pozostają bezpodstawne. Tak więc przyjmując do stołu pańskiego powinniśmy unikać niedbalstwa i beztroski z jednej strony, z drugiej zaś sekciarstwa. Oczywiście istnieją jeszcze inne aspekty powiązane z tą prawdą, które mam nadzieję uda się wskazać krótko w powiązaniu ze stołem pańskim. Dzieje apostolskie 9 rozdział 26 do 29 wersetu dają nam przykład ostrożności w przyjmowaniu do zboru. I pokazują, że nie powinniśmy przyjmować osób na podstawie ich zewnętrznego świadectwa. Znajdujemy tutaj dopiero co nawróconego Pawła, który próbuje dołączyć się do uczniów w Jerozolimie, ale ci przerażeni nie wierzą, że jest uczniem. Barnaba wziął Saula i przyprowadził go przed apostołów, poświadczając prawdziwość jego nawrócenia i jego odważne zwiastowanie Jezusa. Na podstawie świadectwa Barnaby przyjęto Saula do zgromadzenia, tak że mógł śmiało poruszać się w gronie wierzących. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa, mówi drugi list do Koryntian 13:1. Jest to bardzo ważna, zawsze obowiązująca zasada, której powinniśmy się trzymać. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Czyli był apostoł Paweł i Barnaba, było dwóch świadków. W liście do Rzymian 16 od 1 do 2 i w drugim liście do Koryntian 3:1 czytamy o listach polecających dla wierzących udających się do zboru, którym nie byli znani. Jest to porządek świadczący o bogobojności i zdrowej ostrożności w przyjmowaniu do łamania chleba przy stole pańskim. I te listy, które mamy w Nowym Testamencie, to spora ich część jest po prostu listami polecającymi, do których została dopisana doktryna. To widać, jeżeli analizuje się te listy, to ten kontekst wyraźnie widać, że gdyby nie to, że była praktyka listów polecających, to
nie mielibyśmy sporej części Nowego Testamentu.